Jak się czujesz przed starciem z Roburem? Spokojny. Jestem. Coś jeszcze? Tyle? No nic, to Robur się zesra. Powiedział, że się zesrasz. Dobra. Zobaczymy, kto się zesra! Okej, słuchajcie, jesteśmy w Panamerze S hybrydowej, 680 koni. Pan mi powiedział, że przyspiesza do setki w 3,8 sekundy. Nigdy nie jechałem tak mocnym samochodem. Jak patrzę tylko na konie mechaniczne, no to 3-4 razy mocniejszy niż to, czym jeżdżę na co dzień. I jestem ciekawy, jak odczuwalna będzie różnica. Czy będzie 4 razy szybszy, nie? Co do jakości wykonania auta, no czuję, że siedzę w drogim aucie, czuję zapach skóry. No i jest tutaj, dużo się dzieje na pewno. Trzeba trochę w tym aucie posiedzieć, żeby się z tym zaznajomić. Widzowie, szykuje się prawdziwe starcie. Leci Robur kontra owca. Kto będzie szybszy? Ale gazuje. A to jest już tak szybko? Pierdolę, koniec! Ale dlaczego się tak denerwujesz? Chodź, tak samo, chodź, czemu jesteś taki sam? Poczekaj, bo tak samo czemu? Jak jeździliśmy, jak się ścigaliśmy autami, była taka sama reakcja. Cześć? Nie dość, że nie jest sprawny, to przegrałeś w autach. No przecież pierwszy byłem przecież panamerą. Ja miałem mniej koni w samochodzie. Ile miałeś mniej koni? No ze 130 mniej. Zapraszam cię do nas do biura, kanał Ekipa WK tutaj jest i robimy sobie rewanż na symulatorze. Takie auto, jakie chcesz. Tyle samo koni i zobaczymy, kto jest lepszym kierowcą. No bo lepszym kalistenikiem nie będziesz na pewno. No to co, zaczynamy Forza Horizon 4. Najnowsza odsłona serii. Musicie nam wybaczyć, ale dopiero zaczęliśmy i nie mamy odblokowanych aut. Bardzo szybkich, ale jeżeli... No jak masz dobre? Subaru. Jest bardzo dobre auto, ale być może nie tak dobre jak Panamera S Turbo, którą no jeździliśmy. Tak. Dlatego jeżeli seria będzie się podobała i będzie pod tym filmem, powiedzmy, że będzie 8000 w górę, no to oczywiście nagrywamy, odblokujemy trochę świata i polecimy dalej. Że Robur wygląda jak pilot samolotu przed lotem, zobacz. Tak wiesz, że siedzi w tej poczekalni, nie? Kawa. I tak się relaksuje. To jest pojedynek między owcą i Roburem. My jesteśmy w roli szyderców tutaj. A za kim jesteś, Saker, ogólnie? Ja jestem team ciężary, no tak? To muszę no być to ja jestem za owcą, piąteczka. Piątka. My słuchajcie, nie musimy sobie przybijać piątek, jesteśmy ponad to. No, słuchajcie, istotna rzecz, pojedziemy sobie na skrzyni manualnej ze sprzęgłem. Gra nas nagradza plus 40% aż więcej punktów doświadczenia. I co, ja tak nie jeździłem, grałem w Forzę trójkę, ale na gamepadzie. Nigdy na kierownicy, ty też nie grałeś na kierownicy. Ja w ogóle. Także będzie śmiesznie. No co, ale i tak cię rozpierdolę, tak? No zobaczmy. No zobaczmy. Ciekawe, czy młodzi ludzie teraz od razu automatem jeżdżą. Się zastanawiam, nie? Jak dobra. Ktoś kupuje furę, to automat. To lecimy z zawodami. Nie ma tak jeszcze w Polsce. O, jeszcze na żbirku, nie? Już jest okrążeń, okay. Są, tak? Okrążenia. Ty, dobra trasa jest. Patrz, jak cię wprzedzają wszyscy. Ale chciałem taki wyścig. Na czwórkę to nie wrzucaj. Na czwórkę to nie wrzucaj trójka, nawet, obiecuję ci. Trójka, 6000 obrotów. Jechałeś tutaj? Nie, ale jak widzę ja ten nie. Zakręt, to wiem, że czwórki nie wrzucaj. Trójka 100 na godzinę leci, 5000 dobra, obrotów. Przyredukuj, przyciśnij. Nie zarzuci. Przyredukuj. Ta nie zarzuci mnie. Ty, na czwórce jechałem na prostej drodze, nie, na piątce jechałem na prostej drodze i od razu w las, nie? Po prostu, nawet nie skręcałem jakoś mocno. Nie no, trójka to jest dla niego nie, ja tutaj w tym momencie. Nosi patrz jak nosi ją, nie? Ale i tak, że jeszcze się nie wywaliłeś. Czuję, że wypadłem z toru, serio. Trójeczka na zakręcie. Dobrze. A manetkami biegłeś? Nie, normalnie skrzynią. Nie, gramy na manualu. No tak, old fashion. Manual. Old fashion. Manetka. No i co? No i pipka. Szkoda, że nie nagrywamy pedałów, jak mu te nóżki tak chodzą, wiesz, ze stresu. Jest piątka, panowie. Nie przegrać. Owca tak siedzi, nie? I tak, takie ruchy, takie zestresowane. Ogień, ogień! Ej, właśnie, przecież to nie ma ten. Kino 4D jest, człowieku. Co to tak łatwo byś chciał? Drugie oblężenie, tak szybko. Patrz,
jak zarzuca go na zakrętach, kurde! Jaki zakręt! Nie musisz tak ostro wchodzić, patrz co się dzieje. O, i teraz w lewo. Czekaj. Trzeba będzie tak robić. Chamsko, chcę wygrać. Robur, wiem, że jest śmiesznie, ale nawet sobie nie wyobrażasz, co on ci odpierdoli. Ty. Ej, dołki są. Dołki są na zakręcie. Dołki na zakręcie. I w pizdę. Żeby się poczuł jak naprawdę. O kurde! Dobrze! Nie, owca. Wsteczny, wciśnij, pomogę ci. Ale to nie przęgło? Wciśnij w dół. Dobrze. No, spokojnie. Lecimy. Ogólnie... Dobra, już ostatnie okrążenie, już nic nie róbmy, żeby wykręcić najlepszy czas. Ogólnie bardzo śmieszne są te komentarze, co się wyświetlają. Rewelacja. Czysta jazda. Ale patrz, już efektów nie robimy, nosi. Gorzej, trzeba... gorzej ci idzie. Uderzenie bokiem 1000. Boję się, a te żółte właśnie... to są karne? Jakieś, czy to jest na plus? Punkty jakieś, heks chyba. Tak? A no przez dobra. Środeczek ładnie. Za czystą cyk. Jazdę, ale za uderzenia masz dużo. O, to jak kurde. Jest karmagedon, czy... Ale go nosi. 50 sekund masz okrążenie. Chcecie grać jeszcze raz, czy na 3 okrążenia tylko? Na 3. Na 3. 3 gi. Co, jest 4? Ale dobrze ci idzie. Ja jak próbowałem, to od razu mnie w las jakoś wywaliło. Nie, ciebie też. Chyba w jezioro wpadłeś. Bardzo dobrze jeździ. Dobrze jeździsz. Ale to chyba łatwiejsze trakcje. No pewnie tak, mędrące tam jeździ. Tak. I inna nawierzchnia. No. Będzie... Nie, już masz rekord minuta 13, a tu minuta 30, także... To jest chyba twoje najsłabsze okrążenie. Dobra, zapamiętajcie czas. Minutę 13 miałeś rekord. Minuta 13, 4, 2. Ale całe 3 okrążenia liczymy. Jak to? A, nie no tak, 4,08. A tu nie mam pasu? Jeszcze drugi pas, to jest jak w samolocie. Dobra. O kurde! O, teraz się czuję się bezpiecznie teraz. Ogień? Dobra. Ogień. No. Ogień. Ładnie. Lecz startował. Kolejnie już 100 na godzinę w 3 sekundy. Ej, robisz. O kurde, ryzykujesz, ale ryzykujesz. Drzewo. Ja pierdzielę! Nie mogę wiedzieć właśnie, że po bandzie leci, że albo wszystko, albo nic. No do przodu. Do przodu! Musi do przodu jechać. Jeden i ten mur rozwal. O, git. Za rozwalenie muru masz punkty, 100? Także... Ale jeszcze jest szansa. No, jest szansa. Powinien to punkt kontrolny. A. Akurat no, wyleciał. No ja pierdzielę! Owca miał też taką stłuczkę. Dawaj, dasz radę nadrobić. Ty aż tak ostrożnie trzeba jechać? Na trójce jedź, no spróbuj ostrożnie. A do ciebie, nie? To nie, no, tak to trzeba, nie. Trzeba. Dawaj, ostrożnie. Punkt kontrolny. No trzeba go zahaczyć, bo tak, bo cię cofnie. Tak. Kurde, ja w ja pierdzielę. On w ogóle, ty zaproponowałeś ten symulatorowca? Tak, ja grałem w trójkę Forza, ale nie grałem nigdy na kierownicy. Naprawdę nie czuję się tutaj swobodnie. Widziałeś, byłem ostatni, dlatego, bo wiedziałem, że jak będę chciał za ryzykownie jechać za szybko, to zaraz mnie wytrąci. Nie możesz. Jak nie masz doświadczenia, to w ogóle jest inaczej niż... Dlatego serio od czystki zaczynam. Nie grałem nigdy tak na kierownicy. I na sprzęgle, nie? Ale fajnie. A to jest twój tor jazdy, to niebieskie? Nie, on ci pokazuje, jak najlepiej jechać. To jest dla żółtodziobów. Jak masz czerwone, to znaczy, że za szybko jedziesz. Niebieskie... Robot, pociśniesz go, normalnie jedziesz. Kurde, dobrze. Nie wygodnie mi się dobrze siedzieć. Jedziesz już. Ale powoli wyczuwam. Na czwórce, no. Gites. Ja wam obu kibicuję. No musisz zaryzykować, żeby nadrobić czas. Wiesz? Musisz szybciej coś pojechać. No nie, dobrze. Musisz jest, w którymś momencie podjąć ryzyko. Nie daj się sprowokować, jeszcze wyczuj sobie to drugie i na ostatnim przyciśnij. Ja bym już zaczynał. Pominąłeś punkt kontrolny. Nie wiem, o ile tam cię cofnęło, nie? Nie, to było...
było dobrze. Nie popełniłeś żadnego błędu, tylko jeden. Owca też popełnił jeden błąd. On, owca miał minutę 30 okrążenia, a ty masz minutę 40. To jest do nadrobienia. Punkty! Kurwa, na chuj te punkty! Zobacz, masz duże nogi, bardzo podobne, ale nie potrafisz jeździć. Masz... Rozjebiesz go! Nie, masz dobre auto, masz dobrą kierownicę, ale nie potrafisz jeździć. Masz duże nogi, ale co z nimi zrobisz? Masz fajny brzuch, a co z nim zrobisz? To jest to samo. Patrz, jak śmiga. Ty nie rozwinąłeś takiej prędkości nawet. 105 na godzinę jechał. No ja! No normalnie! A jak nie robisz? Widzisz, jakie to jest? 114 jechałem na dwójce, wam pokazywałem. Dobra, Robur, teraz Robur albo nigdy. Teraz albo nigdy. Dobry. To dobre, pomagam, że tam ci pomogło jeszcze. Nawet. Ale dawaj, przyciśnij teraz, bo inaczej przegrasz. Musisz przycisnąć. No, musisz przycisnąć. Przyciśnij. W prawo! Pominięty punkt. Cofnie? Cofnie. Pominię to punkt kontrolny. A gdyby nie te punkty kontrolne... Gdyby nie punkt, to by go zniszczył. No ale to wiesz, to naprawdę, skraca się. Naprawdę, myślałem, że zniszczył by cię. No. Niespecjalnie, no ale wiadomo. No, ale... Blisko było naprawdę. A wyczuwam już. A jaki ty miałeś czas, owca? 4.08 chyba. Coś takiego. No, 4.08. już wygrałem, także no, możesz sobie zaryzykować. Nie było daleko. No, no dawaj, 200 na godzinę zakręt. To jest ostatnia prosta. Pominię to punkt kontrolny? Nie. Ale kurde, tak blisko, bo gdyby nie ten punkt... Ale ty Miki nie kurde, bo ja nie grałem w ogóle. Ale właśnie mi się pojebało, że mu kibicuję. Wszystkim kibicuję. Dobra, no, czyli co? 4.30, 4.08. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Póki co jestem najlepszym kierowcą w ekipie. Ale wszystko może się zmienić. Jeszcze na koniec musimy dać wyniki z poprzedniego konkursu. Dwa białeczka lecą do... Tutaj macie zwycięzców. I zapraszamy do obejrzenia na kanale Race of Fame filmiku z naszym udziałem i z udziałem innych youtuberów. Oraz zapraszamy na kanał Warszawski Koks, gdzie jest niewiarygodny trening brzucha. Tak. I w środę o 21:00 niesamowity live merytoryczny u Sakera na Instagramie z Sakerem. Niewiarygodny. Niewiarygodny. Niewiarygodny live. Ostatnio byłem i wgniotło mnie. I naprawdę. Się pytałeś. I jeszcze raz, jeżeli chcecie więcej Forzy, więcej gierek na kanale, zostawcie łapę w górę. To nam powie, żeby to po prostu robić i da nam motywację, żeby trenować. Na kierownicy. Dobra. Pozdro. A ja zapierdalam czeka, dalej. Czekaj. Ja jeszcze chcę jeden wyścig, muszę pobić ten wynik.